A skąd się w ogóle wzięła u ciebie ta zajawka na odpady? Nie wiem, pisałam pracę magisterską o spalaniu odpadów. Później zaczęłam pracować na stażu w Ministerstwie Środowiska, ówczesnym też w Departamencie Gospodarki Odpadami. No ale w międzyczasie tam czegoś szukałam i trafiłam właśnie też do branży odpadowej. No a tam jak już się trafi, to ciężko jest wyjść. Więc już jestem sobie. Trafiłaś do obiegu zamkniętego. Trafiłam do biegu zamkniętego, 10 lat już siedzę w tym i jest, wiesz, no jest fajnie, no jest to praca na pewno nie monotonna. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Monika Michalska, znana w social mediach jako pani od odpadów. Witaj. Cześć. Zacznijmy może naszą rozmowę tak mocno od ekościemy, czyli od tego raportu, który obiegł media zagraniczne, a później także polskie, raportu Center for Climate Integrity, z którego wynika, z tego raportu, że przedsiębiorstwa zajmujące się, i to jest w ogóle dla jednych szok, a dla innych oczywistość, że przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem plastiku, plastik, przypomnijmy, pochodzi, to jest pochodna ropy naftowej, że te firmy od lat propagują recykling mimo świadomości, że nie jest to metoda skutecznie eliminująca problem odpadów plastikowych. Czy ty byłaś zaskoczona, jak przeczytałaś te wiadomości i te nagłówki? Nie, ja nie byłam zaskoczona, bo to jest normalne, że oni chcąc produkować, musieli znaleźć jakieś rozwiązanie, które ich troszeczkę usprawiedliwi i wybieli. No i znaleźli sobie recykling. A ja o ile uważam, że recykling to jest potrzebne działanie, potrzebna technologia i recykling wspomaga redukcję tych odpadów, jakby uwalnia też trochę, zabiera te odpady ze składowisk i pozwala na ich powtórne przetworzenie. O tyle recykling nie jest remedium na powstawanie odpadów. Więc to jest takie trochę, wiesz, tak jakbyś chodził na siłownię, ale po siłowni jadł pół słoika Nutelli i liczył na to, że będzie jakiś efekt. No nie będzie. No tak, można być naiwnym i na to liczyć, ale tak nie będzie. Ale to może trochę wytłumaczmy to, bo dla mnie oczywiście temat jest znany, więc bez zaskoczenia, ale myślę, że dla niektórych to jest zaskoczenie, bo gdy stoją w sklepie i patrzą na różne produkty i na niektórych jest napisane, to opakowanie można w 100% poddać recyklingowi. No ja się wtedy śmieję. No ale dla części osób to może być takie, no to może lepsze dla środowiska niż to opakowanie, które nie jest, na którym nie jest napisane, że można je poddać w 100% recyklingowi. Albo kupujesz butelkę i tam jest napisane, że ona jest wykonana w iluś tam procentach z recyklingu. Czy to jest wszystko ściema producentów, którzy nie chcą na przykład wprowadzać opakowań kaucyjnych, nie chcą wprowadzać większych rewolucyjnych zmian, nie chcą wprowadzać opakowań kompostowalnych, czy coś jest na rzeczy? To znaczy, to jest, nie nazywałabym tego może ściemą producentów, bo oni faktycznie korzystają z tych regranulatów, dodają je do produkowanych nowych opakowań, więc jakby to jest postępowanie jak najbardziej właściwe. Natomiast powinniśmy się skupić przede wszystkim na źródle, czyli na tym, żeby tych tworzyw sztucznych nie produkować ze źródeł odnawialnych, tutaj już wspomniałeś, z ropy naftowej. I powinniśmy się skupiać na tym, żeby właśnie te produkty były niejednorazowe, tylko żebyśmy je mogli użyć wielokrotnie. No niestety tworzywo sztuczne to jest taki twór, że ciężko sobie wyobrazić, że na przykład butelka na wodę będzie napełniana wielokrotnie, tak jak butelka szklana. No tego się nie da zrobić z różnych względów, między innymi sanitarnych, ale też ze względów takich trwałości tego opakowania, no bo wiadomo, że ta butelka przed ponownym napełnieniem musiałaby przejść szereg różnych badań, musiałaby być umyta wielokrotnie, zdezynfekowana i tak dalej. No i ten plastik mógłby tego nie przetrwać, więc co się robi? No, jest butelka plastikowa, ona trafia do recyklingu. W tym recyklingu około 80% jakby całości tej butelki daje życie nowym produktom, nowym butelkom, no ale jest te 20% zanieczyszczeń różnych, tak? Zatem, żeby wyprodukować coś w 100% z recyklingu, bez dodawania tego pierwotnego, tego oryginalnego tworzywa sztucznego, no jest bardzo trudno.
Wobec czego no, ogólnie recykling troszeczkę strat takich jakby powoduje, tak? Czyli jest sporo zanieczyszczeń, dużo tego odpadu się nie nadaje, żeby później dać życie nowym produktom. Stąd też ja uważam, że to jest proces dobry, ale nie idealny. Dobry temat poruszyłaś, bo sprzedaż wody mineralnej, wody w butelkach, to jest wielki biznes zarabiania na plastiku tak naprawdę, jak sobie o nim pomyślimy. Szczególnie jeżeli żyjemy w Europie, a już w Polsce to w ogóle w większości miast, w dużej większości można pić wodę z kranu. No były pojedyncze przypadki w zeszłym roku, że rzeczywiście z wodą były problemy, to na przykład Rzeszów, no ale na co dzień wodę z kranu możemy pić. No i rzeczywiście mamy taką myśl, że no a co my byśmy mieli innego robić niż kupować wodę w plastiku, co uzupełniać te butelki. No na przykład w Tajlandii ludzie uzupełniają butelki, kupują sobie tam 5 czy 6 litrowy baniak w supermarkecie raz, a później są stacje z wodą ozonowaną, z wodą oczyszczaną w ramach odwróconej osmozy, tam jest też jakiś taki proces ozonowania, można sobie podejść i za dosłownie kilka groszy napełnić taką butelkę, to też dałoby się zrobić, ale to do czego dążę to to, że takie firmy jak te produkujące wodę w butelkach, czy większość firm produkujących dobra szybko zbywalne, a już szczególnie kosmetyki, tak naprawdę one zajmują się dla nas sprzedażą plastiku i tym, co w tym plastiku jest. No. Czemu nie moglibyśmy na przykład pójść do drogerii typu Rossmann i sobie uzupełnić jakiś płyn czy proszek do swoich opakowań? No nie da się tego zrobić, bo po prostu nie jest to dostępne. Musimy iść, kupić kolejne plastikowe opakowanie, na tym opakowaniu mieć ten przypisek, że albo jest zrobione z recyklingu, albo nadaje się do recyklingu i cały czas ten obieg prowadzić i do tego jeszcze samemu te śmieci segregować, czyli de facto ta odpowiedzialność za te odpady spada na nas, mimo nawet przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. No to tak, najpierw przynosimy to do domu, potem musimy to posortować, potem zapłacić za odbiór tych odpadów, a potem pójść i kupić kolejny odpad. Tak, ten system jest troszeczkę ułomny, powiem delikatnie, no bo faktycznie jest tak, jak mówisz i tutaj gdyby producenci, bo ty wspomniałeś rozszerzoną odpowiedzialność producenta, natomiast w Polsce dąży się dopiero do tego, żeby wdrożyć te przepisy takie, jak są w krajach zachodnich Unii Europejskiej, dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów, żeby oni faktycznie pokrywali ten cały koszt tego łańcucha odbioru, przetwarzania odpadów, które jakby wprowadzają na rynek. Wobec czego tego jeszcze nie mamy i cały system jest niedofinansowany, no to co się robi? No ty musisz dofinansować ten system, tak? Pierwszy zastrzyk tej gotówki do systemu robisz ty, płacąc tą opłatę śmieciową za odbiór odpadów. No i co? No ale oczywiście też płacisz też, teraz na przykład weszły przepisy dotyczące single-use plastic, czyli też już na przykład jak kupujesz sobie kawę w kubku na stacji benzynowej, to tam ci doliczają 20 groszy, więc też jakby kolejna opłata, tak? Więc cały czas ty płacisz, a ja uważam, że powinno być tak, że jeżeli ty segregujesz, to nie płacisz w ogóle, tylko powinieneś być rozliczany z tego czarnego, zmieszanego worka, z tych pozostałości po segregacji, które no jakby nie oszukujmy się, zawsze będą, ale tutaj to uważam też powinno być zrobione od ilości, czyli po prostu, nie wiem, ważymy, czy jakimś ryczałtem to rozliczamy i to by nas też jakby mobilizowało do tego, żeby tych odpadów zmieszanych, których nieprzetwarzalnych, no w ogóle nie produkować, tak? Bo bez wielu rzeczy typu ręcznik papierowy, typu jakieś takie produkty jednorazowego użytku, jesteśmy sobie w stanie przeżyć, tak? Funkcjonować normalnie. Zdecydowanie tak i to, co powiedziałaś o tym, że my nie powinniśmy płacić za odbiór tych odpadów, całkowicie się z tym zgadzam. Ja byłem zresztą ostatnio zszokowany, bo musiałem oddać sporo makulatury, ale w ramach firmy i tak naprawdę pomimo tego, że mamy kryzys na rynku papieru, papier podrożał niesamowicie w trakcie pandemii, dlatego że liczba przesyłek ze sklepów internetowych się zwiększyła, więc zapotrzebowanie na tekturę się zwiększyło, zapotrzebowanie na papier też, to za odbiór tej dużej ilości papieru i tak ja musiałem zapłacić jako przedsiębiorca. Pomimo tego, że ktoś później na tym sobie dalej zarobi, to system jest teraz tak postawiony na głowie, że za odbiór tych odpadów, to ja, odpadów w cudzysłowie, to nie były jakieś pojedyncze zmięte kartki papieru, tak? To i tak my musimy płacić. To z tym na pewno jest problem, ale jeszcze wracając na chwilę do tego raportu, bo on jest bardzo ciekawy. Oczywiście branża twierdzi, że raport opiera się na nieaktualnych informacjach i na fałszywych twierdzeniach. Został przygotowany przez ludzi, którzy nie sprzyjają
sprzyjają branży plastiku. No, dobrze, że są tacy ludzie, którzy nie sprzyjają branży plastiku, bo inaczej byśmy utonęli po pierwsze w plastiku, a po drugie to pewnie są te same osoby, które również nie sprzyjają branżom paliwowym i to też dobrze, że są takie osoby. No i tutaj się pojawia pytanie, czy osoby, które wiedziały te rzeczy, a wiedziały o tym od 3 dekad, zostaną kiedyś pociągnięte do odpowiedzialności. No, odpowiedzialności prawnej to nie sądzę, ale zastanawiam się, czy jakaś taka odpowiedzialność społeczna w końcu nastąpi i w końcu nastąpi ten taki punkt przełomowy, że ludzie stwierdzą, no nie, dość z tym plastikiem. Bo to, że firmy produkujące opakowania plastikowe i mające w tym interesy będą nas przekonywały na 1000 różnych sposobów, że ten plastik jest okej, tak jak ostatnio wymyśliły, że się poddaje recyklingowi, znaczy no nie ostatnio, ale to w Polsce mocno ostatnio widać, tak? Na tych opakowaniach, o których powiedziałem, że to się nadaje do recyklingu, więc wink, wink, nie przejmuj się, kupuj dalej, dobrze robisz, może ten Tetra Pak, nie wiem czy możemy mówić tę nazwę, ale mam nadzieję, że Tetra Pak nie będzie miał tutaj żadnych pozwów wobec mnie, może ten Tetra Pak wielowarstwowy nie jest najlepszy, chociaż kiedyś Tetra Pak też mnie przekonywał na jakiejś konferencji, że woda w opakowaniu Tetra Pak jest świetnym rozwiązaniem. Ale może ten Tetra Pak wielowarstwowy nie jest najlepszy, bo wymaga specjalnych systemów później do sortowania i przetwarzania, no ale nasze plastikowe opakowanie jest super. Myślisz, że to podejście ma szansę się zmienić także dzięki takim publikacjom? Znaczy, ja myślę, że w ogóle my trochę właśnie dlatego to wszystko się pojawia na rynku polskim, bo dużo się mówi też o greenwashingu, ogólnie o recyklingu i jakby my sobie założyliśmy, że nas uratuje recykling i to przetwarzanie odpadów, a gdzieś tam się zgubiliśmy i nie pamiętamy jakby, że to by nie było potrzebne w takiej skali, gdybyśmy po prostu no mniej tych odpadów gdzieś tam było wytwarzane, gdyby te opakowania były wielorazowe, ale ja też sobie zdaję sprawę, że to jest trochę utopia i nie wszystko da się wrzucić w opakowanie wielorazowe, nie wszystko możesz, wiesz, dużo osób pisze, że no dawniej to było, że mleko było w szkle, a kiełbasę się kupowało w gazecie. No i jakby super, tylko że teraz ta gama produktów i w ogóle jakby też musimy pamiętać o tym, że opakowanie służy nam po to, żeby chronić produkt. I tutaj w ogóle sam fakt, że producenci gdzieś tam myślą o tym, żeby troszeczkę zunifikować swoje opakowania, żeby one były bardziej jakby możliwe do przetworzenia, bo jakby nie możemy z nich zrezygnować, więc chociaż zróbmy ten krok, że one się dadzą przetworzyć, no uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry krok. Natomiast to będzie podlegało wszystko weryfikacji, niedługo wejdzie dyrektywa Unii Europejskiej o greenwashingu i już teraz nie będzie tak można sobie, wiesz, napisać, że o, moje opakowanie jest ekologiczne, tylko będzie trzeba mieć na to dowody, że na przykład, nie wiem, ono się faktycznie nadaje do recyklingu, że ono faktycznie ma zmniejszony ślad węglowy przy produkcji i tak dalej. Czy w ogóle będzie ta społeczna odpowiedzialność? Myślę, że nie. I to jest trochę smutne. Natomiast my możemy wyciągnąć wnioski i zacząć myśleć samodzielnie. Nie tylko po prostu, wiesz, przyjmować myślenie bezkrytyczne wobec koncernu, wobec producentów, wobec siebie, swoich znajomych, tylko po prostu pomyśleć, no kurczę, może coś jest tutaj nie tak, może ja naprawdę nie potrzebuję tej wody w plastiku, może se mogę filtrować, a może w ogóle, jakby wiesz, mam swoją studnię i mam 100% pewności, że jest super, mam nowe rury, bo mam nowy dom i po prostu nie potrzebuję tej wody w plastiku chociażby. No byłoby fajnie, gdybyśmy wyciągnęli takie globalne wnioski. Mm-hmm. Tak się jeszcze na chwilę zastanowiłem, jak powiedziałaś o tym, że przecież nie możemy zrezygnować z tych opakowań. No ale czekaj, my nie jesteśmy krajem tak zwanego trzeciego świata i też nie chciałem tutaj obrażać żadnego kraju szczególnie rozwijającego się, bo ta nazwa jest, no ma takie pejoratywne skojarzenia, te kraje często są mniej rozwinięte z naszych powodów. Może nie Polski akurat, ale innych krajów wysoko rozwiniętych. Więc nie jesteśmy w wielkim problemie sanitarnym, żebyśmy musieli korzystać z jednorazowych opakowań tak bardzo często, bo to jest problem, tak, w krajach rozwijających się i często no, żaden aktywista tam nie pojedzie tłumaczyć ludziom, że nie powinni na przykład korzystać z czegoś jednorazowego, bo to będzie świetne dla planety, skoro korzystanie z tych rzeczy jednorazowych powoduje, że to jest po prostu bezpieczne i sanitarne. To przykład pandemii cały czas przywołuje i jednorazowych maseczek. Nikt wtedy nie mówił, szyjcie sobie maseczki, nie noście jednorazowych. No nie, chodziło o nasze bezpieczeństwo.
bezpieczeństwo i wiadomo, że maseczka miała być wtedy jednorazowa i kropka. I o to chodziło, jak widzieliśmy kogoś z brudną jednorazową maseczką, którą nosi od 2 miesięcy, to łapaliśmy się za głowę, no przecież to nie ma sensu, prawda? No ale do czego dążę? Wydaje mi się, że w Polsce, w kraju już jednak dość wysoko rozwiniętym, gdzie standard życia nam cały czas rośnie, gdzie już coraz bardziej zaczynamy stawiać na wygodę, gdzie ten work-life balance staramy się odnajdować, no wydaje mi się, że jest wiele już produktów, które tych jednorazowych opakowań by nie musiały mieć. Tak, wspomniałem o tej drogerii, gdzie moglibyśmy uzupełniać swoje rzeczy. No, do tego dodajmy jeszcze, jak mamy rozwinięty handel w Polsce. To nie jest tak, przynajmniej w dużych i średnich miastach, że musimy daleko gdzieś jechać. No nie, no dzisiaj możemy kliknąć w aplikacji i wszystko przyjeżdża do naszego domu. Zapakowane. I właśnie, i kolejny raz zapakowane, i tak. Wszystkie dostawy, i dostawy jedzenia, i no po prostu cały czas ten sam case, tak? No naprawdę, to nie jest już ten moment rozwoju Polski, że musimy mówić, że no musi być zapakowane, żeby było bezpieczne. No nie, no tylko, że ta zmiana nie będzie wynikała tylko i wyłącznie, znaczy w ogóle nie może wynikać z tego, że konsumenci się muszą tego super domagać. No nie, no to firmy muszą zacząć to wprowadzać, edukować konsumentów, a wydaje mi się, że jest już ta grupa konsumentów, która będzie na to gotowa. Na pewno tak, ale powiem ci, taki przykład. W Warszawie 2 lata temu powstała taka drogeria, która miała swoje refillery, mieli współpracę z dużymi markami, które produkują kosmetyki, chemię gospodarczą. Oni jakby dostarczali te produkty w tych takich, wiesz, zbiorczych, jakichś baniakach i tak dalej. No i co? I ta drogeria już dzisiaj nie działa. Naprawdę? A była tutaj w podcaście, wyobraź sobie. W Warszawie. Oni tam teraz robią jakiś taki, wiesz, door-to-door serwis, natomiast już niestety nie działają, bo było zbyt mało osób po prostu chętnych, zbyt mało osób kupowało. I widzisz, i takich miejsc powstaje mnóstwo, ale potem się słyszy, że one się zamykają po jakimś czasie, bo pomysł jest genialny, ale ja nie wiem, czego brakuje w nas, że jakby wiesz, że idziemy do marketu i wolimy sobie kupić to wszystko pokonfekcjonowane już, zamiast na przykład tą cyklicznie tą butelkę gdzieś tam napełniać. Także. A ja ci powiem, Monika, czego nam brakuje. Brakuje nam rozwiązań systemowych i edukacji. Ja to widzę, dlatego że prowadzę 2 kawiarnie i parę lat temu wprowadziliśmy system kubków kaucyjnych razem z innymi kawiarniami w Warszawie. Taki system stworzony przez krakowski, taki rodzinny startup Take Cup. No i cały czas oni się męczą, żeby to się spopularyzowało. A dlaczego? No dlatego, że tak, przepisów prawnych nie ma, które wymuszałyby, szczególnie na dużych sieciach, posiadanie kubków kaucyjnych. Gdyby dzisiaj ktoś powiedział, że sklepy typu Convenience, Żabka, stacje benzynowe, Orlen, BP i wszystkie inne musiały oferować oprócz kubków jednorazowych także w konkurencyjnej cenie kubek kaucyjny, to nagle by się okazało, że tworzy się wielka sieć i to staje się wygodne. A gdy nie ma niestety efektu skali, tak jak jest teraz, to gdy przychodzą goście do nas do kawiarni i słyszą, że okej, zapłacą 5 zł za kubek i mogą później te 5 zł odebrać, no ale muszą oddać kubek albo u nas, albo w zaledwie 50 kawiarniach w Warszawie, to oni sobie myślą, no i jak, będę z brudnym kubkiem chodził przez cały dzień po mieście, no żadna inna kawiarnia nie jest mi dzisiaj po drodze, wezmę kubek jednorazowy. Więc to wydaje mi się, że jedna kwestia, a druga no edukacja dla wielu osób, to jest cały czas to wspomnienie, a jak nawet nie wspomnienie, to wspomnienie rodziców z czasów PRL-u, tylko nie pozytywne, a właśnie negatywne. No tak, bo wiesz, ja dzisiaj, żeby się tak wkręcić w ten, wiesz, vibe, bo wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, to sobie włączyłam taki krótki podcast po angielsku i tam pierwsze zdanie było plastic is fantastic i po prostu dla nas ciągle, my jesteśmy, wiesz, no mamy trochę kompleksów, chcemy dogonić Europę. Słuchaj, no popatrz na Danię na przykład. Dania to jest kraj, który no mi się kojarzy z tym, że wiesz, sobie jeździsz wszędzie na rowerze, pijesz sobie kawkę, w ogóle czyste powietrze, ścieżki rowerowe, no super. No i co? Przeciętny Duńczyk jest największym producentem odpadów per capita w Unii Europejskiej. Ponad 800 kg na osobę rocznie, gdzie my jesteśmy tam 355, Polska. Ja wiedziałem, że coś z tą Kopenhagą jest nie tak. No, i jakby się nią zachwycamy, ale musiał być jakiś haczyk. I czego tam nie ma? Tam jest wszystko. Jest edukacja, jest świadomość, jest moda. A i tak widzisz to wygodne życie, że sobie kupujesz ananasa w pudełeczku, masz już, ten ananas jest obrany, pokrojony i masz jeszcze widelczyk drewniany, bo jest ekologicznie.
I ale wiesz, kupujesz to w tym plastiku. No, dla mnie to jest, wiesz, no, czego tam brakuje właśnie? No jest ta edukacja, jest jakby, to jest też inny kraj, inna kultura, ale tak to wygląda i w momencie, kiedy my się nie, wiesz, nie, jakoś nie przebudzimy cudownie, no to tak to będzie wyglądało, wobec czego ja uważam, że należy rozwijać też właśnie technologię przetwarzania odpadów, no żeby po prostu tych odpadów było mniej, żeby ich nie gromadzić, żeby ich nie składować, bo to też jest niekorzystne środowiskowo. Nie chcę tutaj już zamęczać i szczególnie też słuchaczy zamęczać tym moim narzekaniem i tym, co mi się wydaje, bo to nie o tym jest podcast. Świetnie się ciebie słucha. No dobra, to powiedz, jak powinien być zorganizowany ten system z odpadami? Powiedziałaś już, że nie powinniśmy płacić za posegregowane. Tak. Jak to powinno być dalej zorganizowane, żebyśmy byli w takiej awangardzie europejskiej, a skoro będziemy w awangardzie europejskiej, to podejrzewam, że i światowej. No wiesz, to wszystko nam mało brakuje, bo my mamy w ogóle dobrą infrastrukturę. Mamy prężnie działające firmy w branży odpadowej, mamy nowoczesne zakłady, które powstały właśnie, czy to recyklingu, czy odzysku odpadów, jakby to wszystko mamy, brakuje nam tylko trochę, wiesz, takiego zastrzyku tych pieniędzy, żeby rozwijać tą branżę i takiego wsparcia ze strony rządzących na zasadzie takiej, że wiesz, przez 5 lat mamy fajne przepisy i przez 5 lat ich nie zmieniamy. A u nas jest tak, że my tak naprawdę, ludzie boją się inwestować, bo nawet te pieniądze, słuchaj, no pieniądze to już nie jest problem nawet, bo jakby ludzie chcą inwestować czy to prywatnie, czy w jakichś większych przedsiębiorstwach, ale jeżeli oni widzą, że proces pozyskiwania wszystkich pozwoleń środowiskowych i tak dalej potrwa 5 lat, no to za 5 lat, wiesz, jakby nikt nie zainwestuje pieniędzy i jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, za 5 lat będzie mógł ruszyć na przykład z budową zakładu i jak będzie świat wyglądał za 5 lat, no bo dzisiaj to widzisz, jak jest, że tutaj masz tu wojnę, tu wulkan, tu coś tam, więc jakby no jest tak dziwacznie, ale to też przez te odpady również i produkcję tworzyw sztucznych, niestety to ocieplenie klimatu, no ale już tak abstrahując, no potrzeba takiego, wiesz, ułatwienia, takiego zrozumienia. Nie, że ta branża odpadowa to jest też jakby też, dlaczego ja jestem w social mediach, bo no branża odpadowa co? No śmieci się palą, mafia śmieciowa, szara strefa, wszystko do jednej śmieci. Ale jakby to się, wiesz, wszystko po prostu jakby taki jest obraz branży, a ja bym chciała właśnie to trochę, wiesz, odczarować. Bo jakby ludzie, no ja uważam, że też jest progres w tej segregacji, ale to już nawet nie o tą segregację chodzi, tylko o to właśnie takie, wiesz, trochę pomyślenie, bo my oczywiście musimy segregować, ale to, co my musimy posegregować, ty decydujesz w sklepie, czy ty kupujesz kubek oklejony papierem i czymś tam jeszcze, no to wtedy no masz trudniej, tak? Musisz się zastanawiać, czy to wyrzucić, coś oddzielić, coś nie oddzielić, czy kupujesz kubek taki, wiesz, no zwykły, no jest plastikowy, ale jest... Jakby wiesz, nic więcej nie ma, więc oczywistym jest, że wrzucasz go do tworzyw sztucznych. Więc my tą decyzję trochę, możemy sobie tą segregację ułatwić też na poziomie decyzji w sklepie. I tym sposobem wskazać producentom, że ej, halo, my nie chcemy tych kubków takich beznadziejnych, jakichś tam z papierem jakimś. Bez sensu to jest, chcemy prościej. Czyli mówisz, że wsparcie dla branży to jedno, no ale wydaje mi się, że tych zmian prawnych to my potrzebujemy mnóstwo, już zaczynając od tych najprostszych. No to, że poprawnie, jeśli jest inaczej, ale nie ma cały czas obowiązku oznaczania na opakowaniach, do jakiej frakcji wyrzucamy później. No właśnie, i jak to jest możliwe, że w 2024 roku, kiedy w innych krajach udało się to wprowadzić, no w Polsce jakimś cudem jednak nie, i sieci handlowe, które same wprowadzają na produktach własnych te oznaczenia, są uważane za jakąś awangardę. No seriously, w 2024 roku, że napiszesz na plastikowym kubku wyrzuć do plastiku? Wow, świetnie. No tak jest, a co więcej, wiesz, każdy producent sobie może napisać, co tam chce na tym opakowaniu i później na przykład jest tak, że w jednej gminie jest tak, a w drugiej jest inaczej. I na przykład w jednej gminie ci powiedzą, że jak sobie kupisz jogurt, to kubek wrzuć do plastiku i na przykład tam nawet ten sklep oznacza to, a on mieszka w gminie, gdzie słyszałam, że są takie, ten kubek każą wrzucić do odpadów zmieszanych. No i jest, wiesz, jest właśnie, no brakuje tych takich, brakuje po prostu tej unifikacji po prostu.
No też wydaje mi się, że wśród rządzących w resortach, w ministerstwach brakuje takich osób od user experience, szczególnie jak tworzy się te przepisy, które nas dotyczą. Tak. No nie, uśmiechasz się, ale to jest prawda, tak? Ale to jest prawda. Czy ktoś się zastanawia nad tym, bo myślenie jest takie, niech każdy tam gmina, samorząd stworzy swój system segregacji odpadów, dzięki temu będzie tak, jak w tej gminie pasuje, dopasowane do tego systemu, okej, ale to rodzi te konsekwencje, że później moglibyśmy mieć w każdej gminie inne frakcje, no i nie da się już zrobić żadnej ogólnopolskiej kampanii, no bo ta gmina mówi, zabrudzony kubeczek albo umyjesz i wrzucisz do segregowanych, albo brudny wrzuć do zmieszanych, no głowa ludziom eksploduje, bo pomimo tego, że standard naszego życia rośnie, no to ilość problemów niestety często też rośnie, więc do wszystkich tych problemów dnia codziennego musimy później nad koszem spędzać 5 minut dziennie, to nie jest niby dużo czasu, no ale podsumujmy sobie, ile to jest w trakcie roku czasu, zastanawiając się nad tym, gdzie to wyrzucić, pomimo że, no hello, ten producent ma odpowiednie zasoby, żeby to wszystko oznaczyć, to państwo miało odpowiednio dużo czasu, żeby to zaplanować, a jednak to nie działa. Tak, więc dokładnie, my zostajemy sami z tym wszystkim, ludzi to wkurza i w końcu mówią, a dobra, tam w dupie mam, Jezu, przepraszam, co ja powiedziałam. Bardzo dobrze, tego nie wytniemy. Nie wytniemy. Nie. Mam to gdzieś, bo po prostu mój sąsiad nie segreguje, ja nie segreguję, gmina się czepia, że ja muszę myć słoiki, a ja jeszcze za to muszę wszystko zapłacić. To wiesz, jeszcze chodzi o to, że nie wiem, gdyby ktoś mi dopłacał za te odpady, no to ja, wiesz, mogę sobie dorobić, mogę sobie segregować, mogę spędzać nad tym czas. A nie dość, że ja muszę zapłacić, jeszcze tu wynieść, jeszcze w ogóle, wiesz, nie jest fajnie, to jeszcze muszę za to płacić. Więc no, wiesz, ale ja ogólnie jestem, widzę jakieś tam pozytywy tego. Poza tym, no, ta gałąź gospodarki będzie się rozwijać, bo my mamy generalnie problem z odpadami i to już nie tylko z tymi komunalnymi, ale też z niebezpiecznymi, z przemysłowymi, więc tutaj to jest ogólnie gospodarka odpadami, to jest przyszłość, tak według mnie, i to na pewno gdzieś tam ta gałąź gospodarki będzie się rozwijać. No a Zero Waste Future, no wiesz, dla mnie to jest taka trochę utopia, wtedy nie będę miała pracy, pewnie jak dojdziemy do Zero Waste Future, nie, ale życzę ale nam chyba tego. Nie musisz się o to, ale chyba się nie musisz o to martwić. Myślę, że no, jeżeli tutaj już w Polsce nie będzie co robić, to wiesz, jakieś Malediwy czy coś, tam też jest bardzo dużo do roboty. Dokładnie. Wiem, że czas cię goni, jesteś rozchwytywana, ale jeszcze dwa pytania. Jedno trochę nawiązujące do raportu, a mianowicie, bo wspomniałeś już o tym, że nie jest tak źle u nas z segregowaniem odpadów, a jak jest z recyklingiem w Polsce? Ten procent recyklowanych śmieci rośnie? Wiesz co, tak. W zależności jeszcze o jakim recyklingu mówimy, tworzyw sztucznych, papieru, bo jeżeli chodzi o szkła, jeżeli chodzi na przykład o szkło, jakby tutaj nie ma problemu, dużo szkła recyklingujemy, większość tak naprawdę tego szkła opakowaniowego jest recyklingowana, z papierem jest trochę gorzej, no bo było teraz na przykład mniejsze zapotrzebowanie, to mówiłeś sam, że był kryzys. Tworzyw sztucznych recyklingujemy, Fundacja Plastic Europe podaje 27%. Tych takich tworzyw sztucznych, głównie z opakowań, z tego pokonsumenckich, trafia do recyklingu. 27% to nie jest mało, natomiast jak sobie popatrzysz, że 41% jest składowanych, no to jednak proporcja powinna być inna, ale to wynika głównie z tego, że tych opakowań po prostu nie da się poddać recyklingowi z tego względu, że są wielomateriałowe, czyli wiesz, wieczko masz z czego innego, kor, czyli jakiś tam kubeczek czy butelkę z czegoś innego, to po prostu w tym procesie recyklingu mechanicznego jest nie do oddzielenia. Albo też się nie opłaca, bo na przykład jest recykling, potem jest ten produkt, regranulat, ale na przykład producent nie jest zobowiązany, żeby korzystać z regranulatu prawnie, więc on woli sobie, wiesz, wziąć taki regranulat ten z ropy naftowej, bo na przykład ma wyższą wydajność na maszynie, albo ma, jakby wiesz, no jest pewien, że na pewno tam żadnych zanieczyszczeń nie będzie, takich, nie wiem, na przykład kolor jest ładniejszy, tak, bardziej wyrazisty. Konsument co woli? No ładny kolor. I kółko się zamyka, więc tak to wygląda. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo warto o tym wspomnieć, już w tym podcaście też była na ten temat mowa. No będzie nowa frakcja ubraniowa od przyszłego roku w Unii Europejskiej. Tak. Będzie czy nie będzie w Polsce? No w Polsce jest plan, że będzie, ale nie ma planu, jak to ma wyglądać. Czy to będzie tak, że będą jakieś kontenery, znaczy wiesz, w Polsce kontenery są na ubrania, to, ale to jest jakby prywatny biznes, czyli... To sobie tam idzie, wiesz, troszeczkę jakby, troszeczkę inaczej. Nie jest to rozwiązanie systemowe. Są miejscowości, gdzie w ogóle takich kontenerów nie ma. No i teraz będzie trzeba zapewnić
jakby nie wiem, czy te kontenery, czy bardziej przoki otworzyć, no ale przoki, nie oszukujmy się, kto jeździ na przok? Więc jakby tutaj ja nie zliczałam... Ja i moi pracownicy raz na kwartał, jak uzbieramy elektrośmieci i żarówki, to jedziemy. Ale wiesz, no ja też jeżdżę, ale to jakby wiesz, no jakby masz samochód, możesz sobie to załadować, masz czas, jakby no jest... Jakby no nie, to nie jest to rozwiązanie. Nie jest rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie, więc no ja chciałabym jakieś takie usłyszeć o jakichś planach w ogóle, jak to jest w planach, żeby to zrealizować, czy na przykład w każdej wiacie śmietnikowej się pojawi taki dodatkowy pojemnik, no to by było mądre, tak? Tak mi się wydaje, a w takich domkach jednorodzinnych, jak mają, wiesz, w workach zbiórkę, no to żeby po prostu gdzieś, jak chcą, to niech zapakują to do osobnego worka. No nie wiem, jak to będzie. Ma to być, jest to zasadne, bo tak naprawdę z tymi ubraniami tak, one ich nie można przetworzyć. Jak one trafią do zmieszanych, to wiesz, jak to tam nasiąknie, ta koszulka, to nawet tego się nie da, nie bardzo, wiesz, na przykład do procesów technologicznych tam spalających odpady, to nie bardzo pasuje, więc no jest to duży challenge, zwłaszcza, że no, jak wiadomo, branża mody też ma swoje za uszami. I ja bym, szczerze mówiąc, najchętniej, oprócz tego, że te kontenery czy worki powinny się pojawić w naszych domach, nadał też taki obowiązek dużym sieciom fast fashion, żeby po prostu można było do nich przyjść i zrzucić im to wszystko. To westchnięcie to jednocześnie załamanie rąk, no. Tak, ale dobrze, żeby te zmiany szły jednak w tym kierunku, że to producenci mają większą odpowiedzialność. Monika, bardzo ci dziękuję. Monika Michalska, pani od odpadów, była gościnią Zielonego Podcastu. Dzięki ci za rozmowę i czuję, że jeszcze raz porozmawiamy niedługo. Polecam się na przyszłość. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.